Cześć kochani, nazywam się Agnieszka Suchączyńska. Słuchajcie, my jesteśmy tutaj, dlatego że nam na was zależy. Nie dlatego, że nie mamy co robić. Każdy z nas ma swoje życie, każdy ma swoje sprawy do załatwienia, ale jesteśmy tutaj, bo nam po prostu na was zależy. I prosimy was, nie lekceważcie tego, co tu słyszycie. Ja wiem, co mówię, dlatego że ja przez wiele lat lekceważyłam. Lekceważyłam to, co Bóg zrobił dla mnie. A pewnego dnia, to był w ogóle czas, byłam bardzo szyderczą osobą. Bardzo szyderczą. Ja wtedy studiowałam i do mojego akademika przyszła dziewczyna, właściwie nie do mnie, ale do koleżanek, z którymi mieszkałam w pokoju. I mówiła o Jezusie. A ja wtedy byłam przekonana, że jestem taka bardzo do przodu i taka intelektualistka i zaczęłam ją może nie wprost atakować, ale w taki lekceważący sposób odnosić się do tego, co ona mówiła. I pytałam w ogóle, jak ona może w takie bajki wierzyć, że to takie prymitywne, takie proste, że trzeba przecież samemu myśleć i szukać swojej drogi. A ona ciągle, jak zdarta płyta, powtarzała, że ona ufa Jezusowi, że Jezus ją ochrania, że ona się znajduje pod jego kloszem ochrony. I wiecie co, ja nią gardziłam wtedy. Ja nią po prostu gardziłam, ale ja wróciłam do domu, ja nie mogłam zasnąć. I tak mnie to irytowało i sama nie wiedziałam, dlaczego mnie to tak irytuje. Co ona z tym kloszem ochrony? Co ona z tą ochroną, o co chodzi z tym Jezusem, że ona twierdzi, że on ją chroni? Jak to? I ja nie, to mnie tak wręcz oburzało, to mnie irytowało, ja nie potrafiłam tego strawić. Ale to pracowało we mnie i za jakiś czas narodziłam się na nowo. Powierzyłam swoje życie Jezusowi. Narodziłam się z Ducha Świętego. Dlatego ja wiem, co to znaczy lekceważyć. I ja wiem, co to znaczy doświadczyć łaski Bożej. Kochani, Ewangelia jest prosta. Ewangelia jest prosta. Bóg to tak urządził, że nawet głupiec na jego drodze nie zbłądzi. Że każdy, kto naprawdę jest głodny Boga, że każdy, kto jest gotowy ukorzyć się przed Nim, znajdzie Go. Nie ma innej opcji. Nie będziesz miał wymówki. Nie będziesz miał wymówki, człowieku, dlatego że jestem przekonana, że w różny sposób Duch Święty wiele razy pukał do twojego serca. Jeżeli jest twardy jak kamień, to może nawet tego nie zauważyłeś. Ale dzisiaj masz szansę zatrzymać się i zastanowić się nad tym wszystkim, co tutaj słyszysz. Ewangelia jest tak prosta, że trzeba się stać dzieckiem, by ją przyjąć. Nie, to nie chodzi o bycie infantylnym, ale chodzi o taką ufność, taką czystą ufność dziecka. Zatrzymaj się, bo twoja wieczność jest tego warta. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, jeżeli nie uznasz swojego życia bez Boga za grzech, za błąd, jeżeli nie uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli przejdziesz mimo obok dobrej nowiny, to będziesz oddzielony na wieki od Boga. To będzie straszne oddzielenie i to będzie na zawsze. Pomyśl sobie, to będzie na zawsze. Pomyśl sobie o bólu, którego doświadczyłeś w życiu, który był wielki. I on minął, już dzisiaj cię nie boli. To pomyśl sobie, że jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to będzie wieczny ból. Nawet jeżeli to wszystko, co słyszysz tutaj, wydaje ci się niesamowicie naiwne i takie w ogóle obce ci, zadaj sobie ten trud i zastanów się nad tym chwilę. Jak będziesz w swoim pokoju, jak będziesz sam, stań przed Bogiem, zawołaj do Niego, jeżeli jesteś, objaw mi się, jeżeli to, co ci ludzie mówią, jest prawdą, to spraw, bym mógł ciebie doświadczyć w swoim życiu. Zadaj sobie ten trud. Zadaj sobie ten trud, nawet jak jeżeli brzmi to dla ciebie teraz dziwnie. Wieczność jest tego warta. Sprawdź to. Sprawdź to, co słyszysz. Jezus wróci na tę ziemię. Jesteśmy coraz bliżej tego momentu. On wróci na tę ziemię po swój Kościół. Bądź częścią tego Kościoła. Nie bądź tym, który zostanie pozostawiony. Nie bądź tym, który razem z całą ziemią pójdzie do utylizacji. To jest twoja szansa. Teraz Bóg mówi do ciebie naszymi ustyma. Nie lekceważ tego, bo może ostatni raz słyszysz Ewangelię. Nie wiesz, ile będziesz żył. Może będziesz żył wiele lat, a może nie będziesz żył już jutro. Nie lekceważ tego, co słyszysz.